Witajcie moi drodzy. Tak jak widzicie chociażby po tytule, będziemy rozważać o tym, czy przejście na wegetarianizm albo weganizm to jest wyjątkowo ekologiczne rozwiązanie. Tylko na początek małe backstory, skąd w ogóle wziąłem pomysł na ten temat. Otóż przeglądałem sobie po prostu TikToka i wyskoczyła mi w propozycji TikTok pewnego jegomościa. Niestety nie byłem w stanie go zapisać, więc wam go tu nie pokażę. Ale w dużej mierze odnosił się on do tego artykułu. W tym wszystkim chodzi po prostu o to, żeby wegańskie odpowiedniki produktów żywnościowych nie były nazywane nazwami mięsnymi, typu na przykład, nie wiem, wegański stek, wegańska parówka czy coś takiego, tylko żeby mieli jakieś tam swoje nazwy, nie? I powiem tak szczerze, że skłoniło mnie to do takich przemyśleń, czy faktycznie wpychanie nam na siłę weganizmu, gdzie się da, do gardła przez odbyt, czy jest to faktycznie dobre? Może zacznijmy od tego, że nie warto czegokolwiek wciskać na siłę, bo po pierwsze, będzie się to wiązać z oczywistym społecznym buntem, a po drugie, zazwyczaj wygląda to mniej więcej jak większość ustaw w Polsce. Założenia słuszne, ale reszta gówno warte. Jednak samo zakazanie mięsa czy produktów pochodzenia zwierzęcego, czy na pewno jest dobre? Pod kątem żywnościowym i tak i nie, ponieważ udowodniono chociażby naukowo, że spożycie nadmiarowe czerwonego mięsa przyczynia się do wzrostu nowotworów, o ile w przypadku innych rzeczy, jak na przykład jajka czy nabiał, już mogą zaszkodzić z powodu niedostarczania co niektórych aminokwasów z grupy BCA. Co wiązać się może z tym, że będzie trzeba je suplementować, a suplementowane bardzo często są pochodzenia syntetycznego i bardzo często kiepskiej też jakości. Tak więc warto tutaj to przemyśleć, ale my tutaj mówimy o ekologii. Tak więc przejdźmy może do tego aspektu rzekomej ekologii. Pierwszym właśnie takim argumentem zagorzałych ekologów, czy też nawet unijnych biurokratów, jest chociażby to, że zwierzęta koszerne, które są hodowane do konsumpcji różnej maści, nabiał, mięso i tak dalej, bardzo często emitują ogromne ilości gazów cieplarnianych, a to z kolei ma się przyczyniać do złego wpływu na atmosferę, globalne ocieplenie i tak i tam. No, znacie ten scenariusz, tak? I podnosi się też to, że gdyby przeszło się na weganizm, no to oczywiście można by było obsadzić pola, można by było warzywka i tak dalej i skończyłby się problem, ponieważ gwałtownie ograniczyłoby się emisję CO2 do atmosfery. I okej, akurat mogę się z tym zgodzić, ponieważ rolnictwo jest największym źródłem emisji CO2, znacznie wyższym niż chociażby paliwa kopalne oraz samochody spalinowe razem wzięte. Problem jednak polega na tym, że my nie mamy dostarczanych surowych warzyw, surowych owoców czy typowych zbóż, z których sobie sami później coś tworzymy. Nie. Dużo produktów właśnie takich wegańskich, takie jak chociażby mówię, te odpowiedniki mięsne, takie jak wiecie, wędlina, parówki, steki i tak dalej, coś co ma imitować mięso, czy produkty mleczne, to są produkty wysoko przetworzone. To jest pierwsza rzecz, że wysoko przetworzone, a do jego przetworzenia potrzebne są olbrzymie ilości energii. Nie wiem, czy wam umknął ten drobny fakt, ale w dalszym ciągu nasza energia pochodzi z paliw kopalnych. Druga sprawa, być może pominąłem to w przypadku materiału o samochodach elektrycznych, ale większe zapotrzebowanie na produkty wegańskie będzie wiązało się z większą ilością energii potrzebnej do przetworzenia tych półproduktów, czyli właśnie owoców, warzyw, zbóż, na odpowiedniki wegańskie tych produktów, które mamy obecnie dostępne, tak? A to oznacza, że potrzebne nam będzie po pierwsze zwiększona
produkcja energii elektrycznej, a po drugie dostosowanie sieci przesyłowej do większego zapotrzebowania na energię. I o ile to pierwsze jest jeszcze w miarę możliwe do zrealizowania, choć przy obecnych embargach, braku węglu i tak dalej raczej nie, to zmodernizowanie sieci przesyłowej będzie się wiązało z olbrzymimi kosztami i potrzeba będzie na to kilka, może nawet kilkanaście lat. Tak więc tutaj już mamy pierwszy problem, że samo to przetworzenie będzie wiązało się z olbrzymimi emisjami. Niektórzy nawet sądzą, że będą to o wiele wyższe emisje niż w przypadku hodowli zwierząt koszernych. Chociaż z tą kwestią energetyczną jest pewne rozwiązanie, które te wielkie elity polityczne z Unią Europejską, z wielką hamburgeryką, z Chinami i tak dalej, olewają. A zresztą powiem o tym na samym końcu tego materiału, bo jest to dosyć ciekawa rzecz. Ale sobie przejdźmy do kwestii numer dwa, jaką jest chociażby obsadzenie tych wszystkich pól. Pierwsza sprawa to to, że potrzeba ogromu bardzo żyznej gleby, żeby w ogóle mogły te warzywa wyrosnąć. A w Polsce za dużo ich nie mamy, więc tak naprawdę obsadzenie chociażby tych miejsc, gdzie są hodowane zwierzęta w pola, no to tak powiedziałbym, no niespecjalnie się to nada i będzie wiązało się to z bardzo kiepskimi plonami. Nawet jeśli będą one sztucznie nawożone. A do tworzenia sztucznych nawozów swoją drogą też są potrzebne ogromne ilości energii. Czyli znowu kwestia emisyjności idzie do góry. Zatem problem z odpowiednią gęstością plonów, czyli tam wiecie, ilość dobrej jakości produktów owocowych, warzywnych, zbożowych i tak dalej, tam surowców, przepraszam, na daną jednostkę powierzchni, będzie musiała być zrekompensowana innymi powierzchniami. Jeżeli wykorzystamy wszystkie miejsca, tak załóżmy hipotetycznie, wszystkie miejsca, które były stosowane do uprawy zwierząt, do hodowli zwierząt, tak? No to nie będziemy mieli wystarczającej ilości produktów żywnościowych, żeby po pierwsze przemysł spożywczy mógł z tego produkować wegańskie odpowiedniki produktów zwierzęcych. Po drugie, nawet w formie takiej surowej, czyli właśnie warzywa, owoce, też może nie wystarczyć. Zatem będzie trzeba szukać miejsc gdzie indziej. No góry to raczej słabo, więc pozostaje wycinka lasów. A z wycinką lasu wiąże się z nieco inny efekt, jeśli chodzi o emisyjność. Bo lasy mają to do siebie, że mają bardzo dużą roślinność, tak? A taka roślinność ma to do siebie, że nam konwertuje CO2 na tlen, bo w sumie potrzebuje do rozrostu. Wiecie, fotosynteza, te sprawy, tak? I co się dzieje w momencie, kiedy gwałtownie pozbędziemy się dużej części lasów? No, tej konwersji CO2 będzie mniej. A jeżeli będzie mniej, no to ta różnica pójdzie do atmosfery. Więc, żeby zaspokoić zapotrzebowanie na produkty, będzie wiązało się to z dalszymi emisjami CO2, ponieważ nie będzie żadnej sposobności do tego, żeby się tak naprawdę pozbyć. Mówię tu o naturalnej, bo rzecz jasna mamy alternatywę w postaci paliw syntetycznych i tak dalej, ale mówimy tu w kontekście budowania czy tam tworzenia pól pod weganizm, tak? I tak jak stwierdził autor tego TikToka, że brokuły piętrowo nie rosną. I to jest niestety prawda. A takie drzewo piętrowo akurat rośnie i może zagwarantować nam naprawdę bardzo dobrą czystość powietrza. Właśnie poprzez wchłanianie tego CO2. Tak więc, jeżeli weganie naprawdę chcieliby dbać o ekologię, to po pierwsze
zadbaliby o to, żeby zalesienie wzbogacić o różnej maści krzewy, jakieś jagody na przykład, czy jakieś inne, które dla lasu mogą okazać się najzwyczajniej w świecie neutralne. Bo wiecie, bo tam są różne gatunki krzewów, które rodzą owoce, a mimo wszystko mogą okazać się dla tego zalesienia w miarę neutralne. Więc gdyby weganom faktycznie zależało na tym, no to poszliby w tym kierunku. A po drugie, wzięliby się za te wielkie molochy pokroju Biedronki, pokroju Kauflandu, Żabki czy innych sieciówek, które celowo wywalają część swoich dostaw, jeśli chodzi o jedzenie, tylko po to, żeby móc sobie troszeczkę wywindować cenę i na tym więcej zarobić. Niejednokrotnie podjeżdżając do jakiejś stacjonarnej Biedronki, czyli wiecie, nie że na osiedlu, tylko jako typowo osobny budynek, widziałem kosze przepełnione chlebami. Czemu tym się weganie nie zajmą? Może to wynikać chociażby z tego, że wielkie sieciówki, wielkie korporacje na terenie Unii Europejskiej są wręcz prawnie faworyzowane. I nie mówię tutaj to tylko o Polsce, ale to dotyczy całej Unii Europejskiej. Są prawnie faworyzowane i spróbujcie chociażby sobie pozwać taką Żabkę, to będziecie mieli problemy jak jasna cholera. Spróbujcie pozwać taką Biedronkę, że sprzedaje holenderskie jabłka jako niby polskie, to zobaczycie, jaki będzie z tego powodu syf. I weganie mają tego świadomość. Mówię tutaj o aktywistach, jakby co, nie? Mają tego świadomość i dlatego, bojąc się konsekwencji prawnych, nie będą zwyczajnie do tego, nie będą nawet próbować, tak? To jest taka analogiczna sytuacja co do feministek, tak? Będą się burzyć, że jest mało kobiet na kierowniczych stanowiskach, dlatego że się słabiej nadają, bo tam liczą się kompetencje i zdolność do rywalizacji, a nie płeć. Ale za to nie polecą już chociażby na Bliski Wschód, gdzie typowo kobiety są przedmiotowo traktowane, czasami nawet gorzej niż przedmioty. Tam już nie pójdą. Dlaczego? Bo się boją. Jest niewiele aktywistek, które faktycznie ma odwagę tam pojechać. Tak? Reasumując, próba przepchnięcia na siłę weganizmu będzie wiązało się tak naprawdę z jeszcze większym efektem cieplarnianym. Oczywiście tutaj patrząc, że człowiek ma ogromny wpływ na zniszczenie atmosfery, a powodem tego będzie ogromny wzrost zapotrzebowania na energię pochodzącą niestety z paliw kopalnych. Masowa wycinka lasów, żeby w ogóle mieć miejsce na uprawę tych wszystkich roślin, czyli mniej konwersji CO2 na tlen, to więcej będzie puszczone do atmosfery. A przede wszystkim olewanie kwestii marnowania żywności. Teraz zgodnie z obietnicą postanowiłem powiedzieć taką fajną ciekawostkę, właśnie związaną z kwestią energetyczną i z kwestią żywnościową. Najpierw jakieś organizacje przyczepiły się do Elona Muska, że gdyby 10% swojego majątku przeznaczyłby na odpowiednie organizacje, to zaniechanoby problem głodu na świecie. Na co Elon Musk oczywiście odpowiedział: pokażcie mi dokładne obliczenia, to ja sprzedam 10% udziału w SpaceX i ten, czy tam w Tesli i przeleję im te pieniądze, tak? No oczywiście tych obliczeń nigdy nie dostał. Ale pojawiła się inna, znacznie moim zdaniem bardziej wiarygodna wersja. Mamy na świecie ogromne ilości terenu, które można zagospodarować w celu pozyskania energii i nie tylko. Wiecie, co mam na myśli? Mam na myśli pustynię. I ktoś kiedyś akurat zrobił takie wyliczenia, tak? Polegające na tym, że gdyby największe potęgi na świecie, czyli Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja, przeznaczyłyby 2% tego, po 2%, ile one przeznaczają na wojsko, tam chyba jeszcze Turcja była doliczona, to wystarczyłoby, żeby całą pustynię Sahara obsadzić w panele fotowoltaiczne oraz wprowadzić tam system do przesyłu wody,
żeby można było część jeszcze tej pustyni spożytkować na pola uprawne. Innymi słowy, można by było w ten sposób zaniechać kryzys energetyczny, bo Sahara to jest ogromna pustynia. Wyobraźcie sobie, że połowę tej przestrzeni obsadzacie w panele fotowoltaiczne. Podejrzewam, że to mogłoby zasilić nawet całą Unię Europejską. A dodatkowo jeszcze jakieś pola uprawne by rozwiązało kwestię głodu w niektórych terenach, zwłaszcza tych afrykańskich. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Problem jednak jest taki, że nie opłaca im się to. Nie opłaca im się przeznaczać tych funduszy, za to opłaca się mówić ludziom, że ich trzycylindrowe pierdziawki w samochodach o pojemności 1,2 litra są zagrożeniem dla klimatu, a tymczasem ich loty prywatnymi odrzutowcami oraz konwój samochodów z silnikami co najmniej 5-litrowymi już nie są zagrożeniem. Opłaca im się też wprowadzać podatki, wycierając sobie mordę ekologią, jednocześnie samemu się do tego nie stosując. No i okej, to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Pamiętajcie, że jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapę w górę, a ja tymczasem się zbieram. Miłego wieczoru i bez odbioru.